Mecz ułożył się naprawdę po naszej myśli. Strzeliliśmy bramkę. I powiem tak, od samego początku. Bardzo ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o naszą drużynę. Mówię tutaj pod kątem ostatniego meczu. Dostaliśmy 5-0 u siebie. Nie jest to łatwa sytuacja. Wiadomo, jak drużyna psychicznie to odbiera. Bardzo się cieszę, że ten odbiór był naprawdę bardzo, bardzo pozytywny, bo przez wiele części meczu naprawdę nasza organizacja gry stała naprawdę na dobrym, nawet w niektórych momentach na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o wynik, równie dobrze mógł być w odwrotną stronę, bo drużyna Wigier naprawdę miała dwie znakomite sytuacje przy wyniku 1-1 i ten wynik mógł być dokładnie odwrotny. Dzisiaj nam naprawdę dopisało troszeczkę szczęścia. Oprócz do tego szczęścia dołożyliśmy naprawdę wiele, wiele kawałek dobrej gry. I z tego się bardzo cieszę, że drużyna bardzo pozytywnie zareagowała na to wszystko i te punkty nam naprawdę były bardzo, bardzo mocno potrzebne. Ale nie ukrywam, że popełniliśmy też wiele, wiele prostych błędów, które nie powinny się zdarzyć, nad którymi będziemy teraz bardzo mocno pracować, bo oprócz takiego przygotowania psychicznego, teraz już jak gdyby już to minęło, w tej chwili skupiamy się nad całkowitymi błędami, które nie powinny się zdarzyć w naszej drużynie, a nad którymi wcześniej również pracowaliśmy. Ale widać, że jeszcze trochę pracy przed nami jest. Dziękuję. Ja oczywiście zacznę od gratulacji, trenerze. Dzięki. Zawsze zwycięstwo moim zdaniem jest zasłużone, no bo z czegoś wynika i wynika z tego, że nie daliście sobie strzelić więcej bramek od nas, a strzeliliście więcej, więc niestety my dzisiaj się gdzieś tam znowu smucimy, ale powiem tak, my wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo analizowaliśmy sobie dokładnie mecz poprzedni Olimpii i pierwsza połowa, oczywiście później gdzieś tam przy wyniku 3-4-0, no to gdzieś tam to wszystko się rozjechało, tak jak u nas też zresztą w Podbeskidziu, ale pierwsza połowa meczu ze Stalą Mielec, jeżeli chodzi właśnie o organizację gry i pomysł na grę, to ja byłem pod wrażeniem pomysłu i chęci gry w piłkę zespołu Olimpii. Wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie łatwo i tak też pierwsza połowa nam się nie do końca ułożyło. Bardzo fajnie, że wróciliśmy do meczu. No i druga połowa, sami Państwo widzieli gdzieś, oczywiście może nie mieliśmy nie wiadomo ile z gry, ale kontry, które wyprowadzaliśmy, mogły się skończyć strzeleniem bramek. Wcześniej mogliśmy ten mecz wygrać. Trudny moment dla wszystkich, pewnie dla Państwa też, ale przede wszystkim dla zawodników, którzy teraz są w szatni. Ja powiedziałem przed chwilą w szatni, w życiu nigdy nie dostajemy więcej na plecy niż możemy unieść i my to po prostu uniesiemy i ja wierzę w to, a teraz jest potrzebne wsparcie dla chłopaków, szczególnie dla tych młodych, a szczególnie dla Michała. I najłatwiej byłoby powiedzieć, że jakby znaleźć kozła ofiarnego i że ktoś nie wykorzystuje 100% sytuacji, ale ja w tego chłopaka wierzę i powiedziałem mu po meczu, że wierzę w to, że będziemy się cieszyć z utrzymania po jego bramkach i on się do tego przyczyni. Teraz najważniejsze, żeby mu dać wsparcie i po to ja jestem i po to my jesteśmy wszyscy. Chyba to wszystko, bo resztę Państwo widzieli.